Czy słuchacie mojego Ducha Bożego, który mówi do was? Oto ja jestem, pokonałem szatana na krzyżu Golgoty. Oddałem życie swoje za wasze. Wziąłem ciężar waszych grzechów na siebie, aby móc wam podarować akt ułaskawienia za wyrok, który ciążył na was. Gdy chodziliście swoimi drogami beze mnie i nie znaliście mego imienia, po to, by wam wskazać drogę prawdy, którą jestem i życie, które jest przez nią. Aby otwarły się oczy umarłych, aby zabrać was z nad krawędzi przepaści piekła, bez względu na to, jak obciążający był wasz list dłużnych przewinień, które wam darowałem. Nie bójcie się mocy złego, gdy przyjdę jednym tchnieniem mych ust, zostanie ona powalona. Jeśli uwierzyliście we mnie, zaufajcie mi całkowicie, powierzcie mi samych siebie. Moja jest wszelka moc i władza i panowanie, moc Boga jedynego i prawdziwego, początku i końca, alfa i omega. Nikt i nic jej nie naruszy, nigdy nie przeminie. Ale jeśli spośród was ktoś wątpi i ją sam podważa przez niewiarę, znając tego konsekwencje, odrzuca łaskę ku ratowaniu jego duszy, będzie sam cierpiał piekło, na które ludzkość sama się skazała. Amen.